Dzień dobry, witam serdecznie, FanSim z tej strony, ojciec FanSim was wita, moi drodzy, w nowym tytule, premiera, słuchajcie, tak naprawdę, Subway Sim Hamburg, tak, wpadł w moje ręce, dostałem od wydawcy, tutaj od firmy Aerosoft i będę dzisiaj mógł wam pokazać przedpremierowy, zrobić taki przedpremierowy troszkę pokaz, być może... Jestem chyba jednym z niewielu, tak mi się wydaje, na polskiej scenie symulatorów, który właśnie chciałby pokazać wam mniej więcej jak to wygląda. Sam chciałbym się też przekonać jak to wygląda, bo powiem szczerze, nie miałem czasu, żeby to w ogóle przetestować. Także dzisiaj będę robił to z wami po raz pierwszy. Wszystko od nowa i dlatego też, jeżeli będziecie to oglądać, to bądźcie troszeczkę wyrozumiali, moi drodzy. Jeżeli wam się materiał oczywiście podoba, no to zostawcie tak zwany bilet, w cudzysłowie bilet do góry. Dla mnie jest to też oczywiście bardzo ważne i jeżeli oczywiście nie jesteś jeszcze subskrybentem tego kanału, no to zapraszam cię do zostawienia tego kliknięcia i tego dzwona, walnięcia dzwona. Także dzień doberson, witam was jeszcze raz, witam moderację tego kanału, witam wspierających zielonych, witam również wszystkich niezielonych i nieniebieskich, czyli szarych Gandalfów. Moi drodzy, zaczynamy. Subway Sim Hamburg, jutro premiera, jutro ma być premiera na Steamie tego otóż tytułu, natomiast jaka cena będzie? Nie wiem. Nie wiem jaka będzie cena. Ja od wydawcy nie dostałem ceny w euro, nie dostałem ceny w złotówkach. Była tylko informacja mniej więcej czego dotyczy ten symulator. Oczywiście metra w Hamburgu. To jest takie nietypowe troszkę metro. Ja w Hamburgu akurat byłem w tamtym roku już, słuchajcie, prywatnie, więc mniej więcej wiem jak to wyglądało na żywo. Co prawda tym metrem nie jechałem, ale widziałem je często, jak będąc w centrum Hamburga, jak on te metro właśnie pomyka. Dobrze, no to zaczniemy może. Słuchajcie, mamy tak, widzę trzy tryby są. Oczywiście ustawienia, na razie jest język angielski i niemiecki. Czy będzie więcej? Nie wiem. Na chwilę obecną do wyboru są dwa języki. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy rozkład zapewne o czasie, czyli mamy taką timetabelę. Mamy ekspercki tryb i scenariusze. Nie ma tu żadnego tutoriala, więc powiem szczerze, może być na początku ciężko. Coming soon, czyli dobra, już wiemy, że scenariusze są na tą chwilę niedostępne. Być może zmieni się to jutro, więc wejdźmy może w tą timetabelę. Tak, i tutaj już jest coś dostępnego. Mamy tutaj start. Barmbek, Destination, ja oczywiście język angielski ustawiony, Wandsbek Gartstadt. Ja niestety języka niemieckiego totalnie nie znam, nigdy się nie uczyłem tego języka, więc będę dzisiaj kaleczył bardzo język niemiecki, jeżeli będzie tutaj występował, a będzie występował na stacjach. Moi drodzy, przede wszystkim, jaki rodzaj transportu? To są wagony metra oznaczone takim kodem DT5. A tak naprawdę w tej grze, w Subway Sim Hamburg, dostępna będzie trasa U3. I po takiej trasie, cokolwiek to znaczy, po takiej trasie będziemy się poruszali. Widzę, że tu chyba nie wszystko jest chyba, słuchajcie... przetłumaczone, bo na przykład nie wiem co to jest słowo farten. Dla mnie to fart, ale to na pewno nie jest to. Pogoda jest słoneczna. Start random game. Step pierwszy. Starting station. Choose a station. No dobra, no tego Barmbeka wezmę. Na pierwszy rzut, słuchajcie, BA. Tylko tak widzicie, niby go wybieram, ale nie wybieram. Nie wiem o co chodzi. Choose a service. Kurde, 46 minut. Niby coś klikam, ale jak gdyby to się nie zaznacza. No nie wiem, zobaczymy. Idziemy dalej. Next. wybieramy... Aha, czyli to jest połączenie z plusem, czyli mamy albo pojedynczy skład, albo taki podwójny. Dobra, powiedzmy, że ten... Ale tutaj tak jakbym nie miał w ogóle wyboru. Widzicie, to się... A nie, zaznacza się, przepraszam. Zaznacza się tutaj. Wybieram pogodę na razie słoneczną. I co? I startujemy. Gra jest zrobiona na Unreal Engine 5. Na Unreal Engine 5, także już na tym najnowszym Unrealu. I zobaczymy, jak to wygląda. Ja nie miałem okazji się przekonać, więc wszystko razem z wami dzisiaj. Fartem tu prędkość, a widzisz. Dobra, uwaga, czekajcie, bo to mówię, język angielski, język niemiecki. Dobrze, dzisiaj będę prowadził Hochbahn Metro Service. No dobra, na każdej stacji, na każdej platformie zabierać pasażerów i odjechać pociągiem. No, proste. Aha, muszę operować tak, żeby trzymać się w restrykcjach prędkości, nie przekraczać czerwonych sygnałów. Aha, dobra, no dobra. Good luck, have safe trip. O, dobra, dobra, misiu, kolego, dobra. Jezu, jak ja tu wysoko siedzę. Ty, słuchajcie, podobna i... Poczekajcie, zanim ja przejdę, to ja sobie chcę przejść dalej. Mogę? Ale jakiś taki... Mega ciemno jest. Co prawda wiem, że jest... Nie ma tu oświetlenia? No... Chyba nie włączyłem, ale dobra, no może później będzie. Przejdę się po tym wagonie. Na razie jest puściutki. Ciemno jest jak w... Wiecie gdzie. Są tylko reklamy. I są następne stacje. Jest godzina 4:18 rano. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, ile będzie kosztowała. Jeszcze raz mówię, dlatego nie jest podana cena. No dobra, może tu trzeba będzie w kabinie włączyć to oświetlenie. Zaraz sprawdzimy. Poczekajcie, czy jest tu tutaj jakaś interakcja z przyciskami, żeby sobie na przykład zapalić lampkę? Aha. Tu jest L. Patrzę, czy tam coś na kabinę. Nie, na kabinę widzicie tylko na moją. Tutaj mogę podłączyć lampę. Ciekawe, czy z Shift L. Nie, z Shift L też nic. Tak jak patrzę troszeczkę w maszynie. A czekajcie, mamy F1. Accelerate, brake, exit, show cursor. Show. A, okej, dobra, czekajcie. Dobra, już to mamy. Tutaj jest... Tutaj jest gadaczka. Tutaj mamy... Exterior announcement. Interior announcement. Tutaj jest jakiś radiotelefon, ok. Mamy oczywiście prędkościomierz, radyjko. Co tu jeszcze mamy? Słuchajcie. Tutaj jest jakiś jeszcze wskaźniczek. I patrzę, czy tu jest jakieś, słuchajcie, oświetlenie, nie? Tu jest nastawnik, kamera. No, nie widzę więcej oświetlenia, słuchajcie. Nie widzę więcej oświetlenia w tym zestawie. Przy numpadzie 7, 9, 8 jest otwieranie wszystkich drzwi. Release doors, release z prawej strony, z lewej strony. A tutaj force open all release doors. Dobra, pod 8. Dobra, pod 9 z prawej. No to dobra, intuicyjnie. 5 zamykamy wszystko. Dobra. A, D. Tutaj jest pod jedynką, jest pierwsza osoba. A, okej, dobra. Poczekajcie, a może trzeba by było przyjąć tych pasażerów? Release right. No to działa. Ale coś się nie otwiera. Coś się nie otwiera na razie. Bo ustawiłem sobie za ciemno. Totalnie ciemno. No nic, zobaczymy. Siemaneczko, jeszcze raz witam was serdecznie. Jestem skupiony na grze normalnie. Czyli mamy tak, 2 kamery, tak? Czy mamy jeszcze trzecią? A, mamy trzecią z tyłu. O, takiej kamery mi brakuje, wiecie gdzie? W SimRailu mi brakuje, że jednym klawiszem przechodzisz na tył składu. Teraz jestem z przodu, a teraz pięknie kamerkę przerzuca na tył. Super, to jest fajne. To jest jakaś kamerka zewnętrzna. Tu się ustawia chuda. Dobra, no nic. Green signal. Mamy zielone, tak? 80 km przez 23 metry. A co? Później 40 km na godzinę. A co to jest T? Nie wiem, co to jest T. Nie wiem, co to jest jeszcze T. No to co? Startujemy? Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy da radę jechać. Nie da. To może ja muszę wszystkie drzwi zamknąć jeszcze. Force open, close or doors. Aha, okej, dobra. Idzie! Idzie! O, przekraczam. Siemandero. Dobra, widzę, że z górki przyspiesza, czyli jest fajnie pod tym kątem. Lubię jak te składy w różnych symulatorach jakoś reagują na wzniesienia. Tutaj reagują, to jest fajne. Troszkę te przebłyski takie dziwne są o tej porze. Strasznie ciemno, strasznie. Jest godzina 4:22 rano. Tutaj trzeba troszkę mocy dodać. Co? I cały czas będzie na 40. A tak, dokładnie. Czyli podobnie troszkę jak w tym. Jak w SimRail. Aha, i już jest pierwsza stacyjka. Dobra, gitarka. Cześć, siemaneczko Roger, witam. Te drzwi to na niemieckie, wojewoda. A widzisz pan. Człowiek się nie zna. Mówię, w Hamburgu byłem, ale nigdy nie udało mi się przejechać. Kamerki się włączają po lewej stronie. Dobra. Spróbuję się zatrzymać. I odblokować drzwi pod te. I czekajcie, chyba ludziska wsiadają. Tak. Dobra, ktoś jeszcze idzie, to go poczekam na niego. Dobra, no i dawaj to. I wio. I poszły konie po betonie. Jak na razie, wiecie co, ja mam, no mam tak, 36 klatek, znaczy może szału nie ma, ale grafika jest wywalona na maksa, wszystko jest... Ale wszystko jest na ultra, mam na razie wszystko na ultra, płynnie chodzi gra, aczkolwiek klatek jest 36. Ale wygląda jakby było więcej, powiem szczerze. I patrzcie, jak to zapierdziela. Zielony sygnał. Muszę czerwonych się też wystrzegać, żeby nie przejechać na czerwonym. Na razie tak, wiecie co, powiem wam, że całkiem to intuicyjnie nawet się jedzie. Dzień dobry, czerwony. RP1 właśnie, gdzieś tam powinno być, nie? Jeszcze nie obczaiłem tych klawiszy wszystkich. ...78 zapitalam. FanSim! Fuck! Przewaliłem. Dobra. A raz się cofniemy. To jest niedostępne. O, dobra. Niemożliwe, żeby w takim składzie nie było można cofnąć go do tyłu. A tutaj jeszcze coś takiego jest. Zakładeczka. To jest chyba, wiecie co, to wygląda jak tempomat w ogóle. Tu się ustawia kamery. Automatik, kurde, jak w Mercedesie. O panie. Automatik jest. To jest jakiś sprzęg chyba. No niestety nie ma do tego tutoriala, szkoda, bo tak bym przynajmniej wiedział, co mam tu zrobić. Przecinki są. Wiesz co, mogą być jakieś przecinki. No mam teraz 44 akurat. A może ten klucz? A może ten klucz? Use to use key. Red signal. O! Teraz to już w ogóle. Czerwone światło zapaliłem. Jak to się wydarzyło? A ten pstryczek? Nie. No ale żeby nie było nastawnika kierunkowego w takim metrze? Aż mi się wierzyć nie chce, słuchajcie. Za 400 metrów czerwone światło. To jest emergency brake. Chyba wszystko powciskałem, co się dało. Nie musi być, mówisz? Nie musi być, nie musi być. No dobra. A, coś chyba wcisnąłem. Przekręciłem, nie w tą stronę. O, teraz może. No dobra, to jedziemy do następnej stacji. Trudno, zagapiłem się trochę. Tak jakby mocy nie miał. Przecież on ma odbiór z trzeciej szyny, nie? Tak jak jest w metrze. Tu jest trzecia szyna z lewej strony. Nawet ją o tej porze... O, tutaj ją dobrze widać. Tu jest trzecia szyna prądowa. No i co? I tak jakby on nie chciał jechać w ogóle. Mam nastawnik na maksa. Dzień dobry, witam. No, tu jest ten nastawniczek. Tu jest awaryjny hamulec. Teraz jest wyłączony. O! Chyba poszedł, co? Tak, dobra, jest gitara. Troszkę mnie te rozbłyski denerwują, ale o, teraz jest lepiej. Kurde, wiecie co? Jeden problem jest. Nie widać, jak się jedzie właśnie o tej porze, 4:29, nie widać za bardzo, powiem wam szczerze, gdzie ta stacja jest, nie? Wydaje mi się, że już ją chyba widzę. Brakuje takiej informacji, za ile metrów. Człowiek może się wtedy przygotować mniej więcej do tego hamowania. A tutaj tak, no... Robert, okej. Okay. No to ci powiem skąd, ale to nie teraz. Kawałek podjadę jeszcze. Masz podane chyba koło prędkości maksymalnej. Nie, widzisz, jest jak gdyby podane... A może, czekaj, green signal 26 metrów. No, jak gdyby jest, dobra, no okej, jest, faktycznie. Mhm. Dobra, i w takim razie odblokowuję drzwi. Idę sobie na trójeczkę. Chyba do tego zielonego sygnału pokazuje. Tam jest tylko następne ograniczenie prędkości. Przynajmniej ja to tak tutaj dedukuję, powiem wam szczerze. I te już ginie i co? No trudno, pan poczeka sobie na następne metro. Na linii U3. Ciekawe, czy ona jest długa. Nie mam zielonego pojęcia, jeszcze tutaj nie jechałem. Chciałbym wziąć też jakąś linię. A jest, słuchajcie, za 400 metrów. Za 400 metrów chyba jest następna stacja. Przynajmniej tak to z tego wygląda. Jakiś ładny wschód słońca, widzę, że jest. Kurde, nie w tą stronę. No i teraz zobaczymy, czy coś w ogóle widać. Jakiś tutaj łuk mamy. Literka A. I teraz pytanie, co ta literka A oznacza. Czy to jest już jakieś ograniczenie prędkości, czy informacja o tym, że za niedługo stacja? Chyba tak. Że się zbliżam do jakiejś stacyjki. Tak mi się wydaje. A ma U3 niecałe 21 km ma długości. No, spoko, no to całkiem dużo jest. 21 km. No, powiem wam, że jedzie... Znaczy, jedzie się bardzo prosto w sumie. Myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane. Tylko, że ta noc na razie jest taka mocno ciemna. Pewnie gdzieś tam można to delikatnie poprawić w ustawieniach. Jeszcze się tym nie bawiłem. Ale powiem wam, że na Ultra, no tak mam na tym moim sprzęcie 30 klatek, nie? Znaczy, nie widać, żeby było jakoś, jakieś lagi były duże. Chyba wszyscy wsiedli, co chcieli. Okej. I co teraz? Jest zielony sygnał i za zielonym sygnałem jest jakieś ograniczenie do 40 w ogóle. Jest coś zielonego. Tak jakby za 200 metrów jeszcze było. No to dobra, to jeszcze podjadę. No właśnie nie ma Matsu, nie ma manuala. Brak tutoriala na chwilę obecną, ale już jest ok. Jeszcze może nie wszystkie funkcje wiem, do czego służą. To jest do następnego zielonego sygnału, dobra. Da się cofać. Piotrek, jak? Fuller, linia ma około 20 km i jest w dużej mierze okrężna. A, tutaj jest... A, dobra, tutaj widzicie, jest zupełnie inny peronik, tak jakoś słabo, mega słabo oświetlony. Brat z Turcji, witaj, dobry wieczór. A, patrzcie, włączyłem im tutaj, nie chcą wsiadać w ogóle. Odblokowałem im drzwi lewe. Ale nie chcą tym razem, nikt nie chce wsiadać, nikt nie chce wysiadać, nikt nie chce wsiadać. Ale jakoś strasznie ciemno to wygląda. Dobra, trudno, nie to nie. Jedziemy do przodu. Brat z Turcji, bo to jest nowy tytuł, który jutro będzie miał dopiero premierę na Steamie. No to fajnie, brat z Turcji, cieszę się bardzo, że coś możesz u mnie czasami podejrzeć. Marecki, powinien być jakiś rozkład albo informacja, za ile będzie stacja. No troszkę tego brakuje, troszkę tego. A mi, Marecki, powiem ci szczerze, też brakuje. Jest jeszcze jak gdyby kamerka, tak jak wam pokazałem, z tyłu. Dobra, ustawię sobie i kamerka taka, o, powiedzmy z takim przelotem. Dobra, i wydaje mi się, że zaraz dojeżdżamy chyba. Zoom na myszce jest, na scrollu. Zoom na scrollu działa. Mamy oczywiście taki bieg jak gdyby neutralny. I to jest właśnie ten D... Jak to było? DTC? Chyba ten składzik. Jest jeszcze podwójny taki. Samo miasto jest, muszę wam powiedzieć, fajnie zrobione, tak? Podobno są te słynne tutaj zabytki w Hamburgu, czyli St. Pauli, port, nabrzeże, pirs tak zwany, nabrzeże pirs St. Pauli. Jest ten kościół słynny, duży, w którym też byłem, Michel, czy jakoś on tak się nazywa. Jest Elbphilharmonie, czyli filharmonia nad rzeką Elba. Więc zobaczymy, no jeszcze tego nie widziałem. No i patrzcie, znowu im odblokowuję. Oni znowu nie wsiadają. Miga tutaj. No być może jest jeszcze, są jeszcze jakieś bugi. No na chwilę obecną nie chcą na tej stacji wsiadać, na poprzedniej też nie chcą. Dobra, trudno. Troszkę ciemno. Wiesz co, a może dlatego, że ja też ustawiłem taką porę dnia, czyli 4:34. Skorpion, dobry, jak optymalizacja w Subway Sim Hamburg? Nie jest źle, to znaczy klatek mam około 30, wydaje się, że niewiele, ale wam powiem, że gra wygląda najbardziej zoptymalizowaną, czyli grając wygląda tak, jakby miała więcej tych klatek niż to, co mi pokazuje tutaj Steam. Nakładka przechwytywania Steama. I to jest właśnie dziwne, że gra jest dosyć płynna, a ona pokazuje około 30 klatek, nie? Więc tak dziwnie jakoś takie... Ale jedzie się ogólnie dobrze. Są przycięcia, nie powiem. Z tym, że ja mam najwyższe ustawienia graficzne. Wszystko jest na ultra. Ja niestety nie znam kompletnie tej trasy, jeszcze tak nie rozgryzłem tego. Za 60 metrów powinno być jakiś taki, mamy łuczek niezły. 400 metrów. Następne zielone światło. Wydaje mi się, że to teraz będzie tutaj. I teraz jest 60. Ja już chyba nie mam wpływu... A to jest, mi się wydaje, że to jest informacja o przystanku. Że za chwilę będzie przystanek. Tak, czyli trzeba się tą tablicą A sugerować. Już tak sam to rozgryzam troszeczkę. Jak jest tablica A? O, tutaj jest ładnie oświetlone i tu ładnie to widać. Słuchajcie, zobaczcie, jak to jest ładnie. I jak ładnie są wykonane te stacje. Kafelki, kurna, reklamy. Ludzie sobie stoją, tylko szkoda, że nie chcą wsiadać. Dźwięki też całkiem spoko. Serio? Nikt... A nie! Wsiedli! Teraz była wymiana pasażerów. Dobrze. Czy jest kamera z... Nie, to jest z zewnątrz. To jest z zewnątrz, w jakimś tunelu w ogóle. Dobra, tu jest do 50, tak mi się wydaje, a za chwilę będzie 80. Już jest 80, dawaj, ciśnij. A nie, moment, FanSim, kurde, ty już masz następną stację, patrz. On się rozpędził. O, i tutaj, patrzcie, tutaj to działa. To jedna, nie, dwie stacje mi nie działały. Znaczy, ludzie nie chcieli się w ogóle, nie chcieli wsiadać do pociągu. O, hamburger niezły na reklamie. Co? Smaka ci narobił? Okej, babu, dobrze. Dobrze, to jedziemy. Tak, Macu, obczajmy. Tak zrobimy. Tak właśnie zrobimy na dniu, bo jest godzina 4:41. Co prawda teraz jestem pod ziemią, przynajmniej tak to wygląda. Jakbym był pod ziemią, taki typowy metro. Część nadziemna, część podziemna. Teraz jestem w części oczywiście podziemnej. Z tego co ja byłem w Hamburgu, to większość widziałem tego metra jednak nadziemnego. No ale ja bardziej po takich miejscach turystycznych chodziłem w Hamburgu. Skorpion, na jakiej grafice grasz? 30 RTX 3080. 50 klatek mam teraz. Czyli ja mam więcej klatek pod ziemią niż nad ziemią. Jak wjeżdżam nad ziemię, to jest mniej. No już chyba widzę, że coś tam się zbliżamy do kolejnej stacyjki. Ale powiem wam, że dźwięki, jak jadę, mam takie wrażenie, jakbym jechał jakąś spalinową lokomotywą. Taki delikatny dieselek jakby chodził. A przecież to jest elektryczny składzik. Ale wrażenie jest, jakbym jechał... Naprawdę, jakbym jechał... jakąś spalinową. Kamil, jutro dopiero około godziny 22:00 premiera, a widzisz. No wiem, że jutro. Jedyne co wiem, to że wiem, że jutro. Niestety nie znam ceny tego tytułu, na jaki oni wycenili. Feldstrasse. No powiem wam, że niektóre przystanki to jest w granicach 300-500 metrów jest. Co 300-500 metrów jest przystanek dla tego metra. Także jest się gdzie tutaj zatrzymywać. Nie ma za wielkich, słuchajcie, przelotów. Skorpion, czekaj, czy ja widziałem inny pociąg? Nie. Widzisz? Widzisz? Tego też nie obczaiłem. Brakuje ruchu. Czyli z naprzeciwka brakuje innych składów metra, które bym mógł tutaj sobie minąć. No to szkoda, bo to taki większy realizm jest. Przecież w życiu, skoro już zrobili taki fajny symulator, a wydaje się fajny, powiem szczerze, dosyć dopracowany. Oczywiście pewnie jak zwykle problemy wieku dziecięcego będą w takim symulatorze, w takim tytule, ale jednym z tym, co teraz zauważyłeś, Skorpion, faktycznie brakuje z naprzeciwka składów. No jest rano, w zasadzie jest noc, ale jest rano, 4:44. Czyli tak, do tego semafora mamy 80 km na godzinę można jechać. Tutaj już jest informacja, że zaraz będzie 40. Trzeba dohamować. O, i teraz może pokażę. O! Dojeżdżamy do St. Pauli powoli. Tym razem muszę otworzyć, słuchajcie, drzwi prawe. Ale już widzę, tak, już tutaj byłem, słuchajcie, tam na wprost jest Filharmonia nad rzeką Elba. I tam też byłem w realu, ale nie mogę coś zablokować drzwi. Witam, Olikso. Skorpion, brakuje tego. No, brakuje. Tak. Tak, dokładnie. O. I tutaj ja już, moi drodzy, tutaj wzdłuż tego... O, i tam właśnie jest ten pirs cały. Z prawej strony. Coś tam... O, jest naprzeciwka pociąg. Widzicie? Ja gadałem, że nie ma. Jest. Tylko troszeczkę obciąża komputer. Ale jest. Jest Filharmonia naprzeciwko. Nad rzeką Elba. O, i tutaj taki piękny, właśnie takie są schody wycięte, takie dosyć mocno. I ja tutaj, słuchajcie, przechadzałem się między tutaj rzeką, a tym spacerniakiem. Byłem też tutaj właśnie nad samą Filharmonią. Akurat tam nie wchodziłem, tam są takie schody, na które można wejść, na górę. Ale ja tam osobiście nie wchodziłem. W sumie pogoda była brzydka, wiał silny wiatr i mnóstwo ludzi było, więc tam nie wchodziłem. Ale tak, tutaj byłem. Co prawda nie jechałem tym metrem, ale tutaj byłem. Zresztą mam gdzieś filmy nagrane, to kiedyś wam puszczę również na kanale. Zobaczycie, jak to w realu wygląda. Tak, widać. Teraz tam było widać. Optymalizacja całkiem niezła, tylko pewnie kwestia zejściu z kilku ustawień, które ja sobie tutaj ustawiłem. Teraz zbyt pewnie mocno. Mam wszystko na ultra. Ale to jest silnik Unreal Engine 5. Czyli tak jak już Fernbus zrobił, też przeszedł na Unreala. 5. O, i tam jest, dokładnie tym mostem prawym przechodziłem. Tam właśnie do... O, sorry, ja przegiąłem tutaj. Tu jest 50 tylko. Siemanko, Faden. Słaba optymalizacja? No nie. No właśnie mówię, że nie. Z tym, że na moim sprzęcie jest to... Teraz 48-50 klatek, poprawiło się lepiej. Było na początku 30... Około 30, teraz jest 50, więc jest całkiem nieźle. A wydaje, jak ja teraz jadę, wydaje się znacznie lepiej. Czyli optymalizacja znacznie lepsza niż... Wynika to z samych klatek. Jeszcze raz o tym mówię. Czekajcie, dobry klawisz otworzyłem? 9. No chyba dobry. Końca nie wiem, czy ja się dobrze zatrzymuję. Wydaje mi się, że dobrze się zatrzymuję. No dobrze miga, prawa strona. No nic, tym razem też nie chcą wsiadać. No i kolejne ograniczenie, widzę, że jest do 30. Więc startuję. Dojedziemy do końca. Moi drodzy, ja biorę... Weźmiemy trasę jakąś taką w ciągu dnia, żeby cokolwiek było widać. No bo teraz może i ładnie to wygląda, ale jest zbyt troszkę ciemno dla mnie. Ale tu kręci te metro, ojojoj. Nie no, tutaj to nie byłem. W tych miejscach nie byłem, za chwilę jest 40. Zjeżdżamy chyba pod ziemię, tak to wygląda. Nie no, grafika ładna jest, podoba mi się. Graficznie mi się to podoba. Teraz mam 55 klatek, także... Im dalej, tym lepiej. Nie wiem, Skorpion, wiesz, nie mam zielonego pojęcia. Od wydawcy nie ma żadnej informacji, czy będzie multiplayer. Też nie ma takiej zakładki żadnej. Czarny, powiedziałbym, żeby optymalizacja co najwyżej średnia. No ja mówię, że może nie jest idealnie, ale nie jest też źle. Czasami przytnie, czasami przytnie. No i teraz chwila prawdy. Czy oni wsiądą? Nie wsiądą. O, tu się drzwi chyba otworzyły. Tak. O. Nie wiem, na niektórych stacjach, powiem wam, wychodzą ci pasażerowie, na niektórych nie. W sumie obsługa tych drzwi jest prosta. Na klawiaturze numerycznej w sumie wszystko działa. Cześć, Danko. Następna stacja, Ratusz Rafik. Okej. Okay. Piotrek, cześć szefie, co w dalekim świecie? O, patrzcie, mówiłem, że nie ma ruchu. Jest ruch. Jest ruch z naprzeciwka, jeździ. Jeżdżą pociągi, tylko nie tak często. Na każdym przystanku jeszcze nikt nie wsiedli, tylko na 2 były problemy. Nie, na 3. Łącznie na 3 przystankach były problemy. Na 3. Skorpion, fajnie można by było sprawdzić, czy można wejść do innego pociągu. No, ale to gdzie miałbym wejść, Skorpion, bo tych pociągów innych to za bardzo nie ma, one tylko przejeżdżają w ruchu. Gdzie mam wejść do tego pociągu? Nie mam pojęcia, ile jest stacji, nie ma tu rozkładu, więc ciężko mi powiedzieć, ile. Ale heble ma dobre. No, tym razem jest ok. Co byś poprawił w tej grze? O, Mateusz! Ciężkie pytanie. Daj mi jeszcze się przejechać w ciągu dnia i ci będę mógł wtedy coś tam odpowiedzieć. Na chwilę obecną na pewno nie na każdej stacji pasażerowie wsiadają. Nie wiem, od czego to jest zależne. Nie ma tu znacznika żadnego zatrzymania. W SimRailu jest taka informacja, że możesz się... W SimRailu jest informacja... Ty, co ja tam przy... A, myślałem, że tam jest pociąg z naprzeciwka. Że możesz się zatrzymać, i będzie wymiana pasażerów. Tutaj tego nie ma, więc nie wiem. No, tutaj ładnie się rozpędzam, 60. Też nie ma rozkładu jazdy, więc... O kurde, hamuj, FanSim! Ale wiecie co? Podoba mi się wykonanie tych poszczególnych stacji metra. Naprawdę mi się podoba. Zobaczcie, że każda jest indywidualna. Niektóre są podobne do siebie, ale większość jest tak jak ta. Naprawdę są ładnie zrobione. To trzeba im oddać, że to zrobili ładnie. I te płytki się tu ładnie na ścianie ładnie wyglądają. I te płytki tutaj, nie? I ci ludzie jakoś tak w miarę normalnie chodzą. Może to nie jest ideał, ale nie jest źle. Obsługa samego składu też jest w miarę prosta. Nie znam jeszcze pewnie chyba wszystkich skrótów, bo to oświetlenie... Nie wiem, jak przykład oświetlenie się w pociągu załącza. No, tego nie wiem. No Saska, ta stacja była ładna, nie gadaj. Ta stacja mi się podobała akurat. I widzę, że zaraz będzie ograniczenie za 800 metrów do 30 km. Cześć Natanek. Podobno tak, też słyszałem. O, co tu za niebieska lampa? Jakieś wyjście ewakuacyjne czy co? Mocno oświetlone. Będzie ograniczenie jeszcze kawałek do 30 km na godzinę. Nasze metro, tak jak tutaj ktoś napisał, nasze metro, jedyne w sumie, być może kiedyś zrobi SimCall, czyli całe przedsiębiorstwo, które robi SimRaila, ale też ma robić SimBusa i również coś o metrze, czy to się nazywa SimMetro, czy jakoś inaczej, nie wiem, czy się będzie nazywało w zasadzie. Ta stacja też mi się podoba, taka bardziej nowoczesna. Zobaczcie, całkiem fajnie wygląda. Może prosta jest, ale jest całkiem ładna. Matsu, w sumie to nie widzę znacznika zatrzymania w zależności od długości składu. Ja też, no, za bardzo nie jestem w stanie tego dostrzec. Dobra, zamykamy. Piotrek, zagadka. Jak nazywają się mieszkańcy Hamburga? Hamburgery, tak. Hamburgery. Marecki, coś jak w symulatorze tramwaju. Dwie trasy i cisza. Jeśli cena z neta się potwierdzi, to niestety nie polubimy się z tą grą. No ja nie wiem. A jakie, Marecki, są pogłoski a propos ceny tej gry? Jeżeli możesz zdradzić, to chętnie bym się dowiedział. Dobra, i już można jechać. Za 260 metrów. Fakt, powiem wam, że ta nocka tutaj jest bardzo, bardzo taka... dosyć ciemna. Mroczna, bym powiedział nawet. Nie, no właśnie nie wiem, jaka będzie cena tej gry w Polsce w złotówkach. Nie mam zielonego pojęcia. Wydawca również tej informacji nie powiedział. Nawet w euro. Także ciężko mi jest powiedzieć. Siemakany Kodudi. A tutaj mamy ściany beżowe, takie bym powiedział. Czy to jest beż? Szary. Beż to jeszcze inny jest kolor. Jak to facet, kolory. Szare są ściany, nie? Matsu, w Monachium są cyfry 2, 4 lub 6. Na ścianie we w Hamburgu nie wiem, tylko znam mniej więcej sygnalizację. No ta niemiecka sygnalizacja to jest jeszcze jakaś taka inna, nie? Niż ta nasza. Marecki, cytat z netu. Subway Sim Hamburg will be released on the 16 maja. Price 30 euro for PC. Znaczy, jak znam ostatnie ceny wydawania różnych produktów, Marecki, to jednak cena w złotówkach nie będzie... odpowiednikiem przeliczenia naszego euro w złotówkach, tylko zawsze jest troszeczkę mniej. Więc myślę, że w granicach 100 zł może kosztować. Nie, Skorpion, nie, miałem same zielone. Jak sobie przekręciłem kluczyk tutaj z prawej strony, to wtedy miałem czerwone. No i chyba powoli słonko wstaje, coś tam więcej widać. Coś tam więcej, powiem wam, widać. Tutaj kamerka z tyłu. I to mi, kurde, tego mi brakuje, mówię wam, w SimRailu. Że jest kamereczka z tyłu, można sobie oglądać skład z tyłu. To jest bardzo fajna rzecz. A myślę, że prosta w sumie do zrobienia dla programistów takich symulatorów. Przerzucenie tej kamery po prostu na tył. Osi kamery. A widzicie? Dobra, a zróbmy test, słuchajcie, a zróbmy test. Teraz nie chcą wsiadać, nie? Nie chcą teraz wsiadać, tak? A słuchajcie, a ja podjadę kawałek do przodu. Może trzeba po prostu bliżej skrajni, znaczy i takie przedniego peronu stawać, tak. I teraz spróbuję jeszcze raz. A widzicie, kurna? Trzeba w odpowiednim miejscu stanąć. I wszystko działa, jak gdyby. Czyli nie... No trochę jak w SimRailu, tylko tam jest informacja, tutaj informacji nie ma. Jest jakaś, co prawda, literka C, w środku jest z ucha. O! Schodzą na tory! No tutaj zbagowane coś mają. Tutaj coś mają delikatnie zbanowane. Coś tutaj jest jednak na U3, słuchajcie, to są prędkości chyba. I poszczególne stacje, tak przynajmniej to wygląda. St. Pauli było. Także okej, dobra, mniej więcej już wiem, że trzeba stawać bliżej semafora, powiedzmy tego wyjazdowego. Jetcool około 120 zł. No, ale mówię, no nie bezpośrednio przeliczając. Myślę, że w granicach 100, no może faktycznie 120 zł może kosztować. Dobra, teraz chyba nad Elbą gdzieś będziemy znowu tutaj przepływali. O, nad jakimś kanałem. A już chyba wiem, gdzie jesteśmy. A może i nie do końca. Tylko mówię, dźwięk jest tak, jakbym jechał jakimś spalinowym składem troszkę. No jest dobry, Skorpion, też się zgadzam. W SimRailu HUD do sterowania jest bardzo dobry, intuicyjny i fajnie, że można wyłączać, to mi się bardzo w SimRailu podoba, można wyłączać poszczególne panele. Możesz mieć tylko na przykład sam czat, możesz mieć, o teraz będzie akurat mijanka. Możesz wyłączyć sam czat, możesz wyłączyć następne stacje, możesz wyłączyć semafory. A nie tak, że wszystko naraz, nie? To jest fajne. Czekajcie, no nie wiem, gdzie mam się zatrzymać, żeby to zadziałało. O, działa chyba. Działa. No, z jednej i z drugiej strony to działa. Mundsburg. Piąta 01. Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Coś ona tam mówi, następna stacja jaka? Lübecker Strasse? Coś takiego zrozumiałem. Czarny, tak, ale w SimRailu też tak na początku było. Ta gra dopiero jutro ma premierę, więc podejrzewam, że na pewno za chwilę kilka patchów dostanie na sam początek, znając życie. Tak samo jak było w SimRailu. Na początku też były śmieszne glicze w grze. Dopiero później to było prostowane. Dzień dobry, Brian. No tak, Skorpion, tego brakuje. Tego brakuje. To znaczy, wynika z tego, że trzeba zatrzymać się bliżej semafora wyjazdowego. I wtedy jest wszystko ok. Hamburger Strasse. Kurde, w Hamburgu mają ulicę Hamburga. Ciekawe. Ciekawe, czy jakieś z DLC będą. Nie wiem, tego to już zupełnie nie wiem. Nie było takiej informacji. Patrzcie, tutaj się pozapadali akurat, nie? pasażerowie. Dobra, poczekam jeszcze na tą kobietę. Ale jedzie się spoko, nie? Znaczy w sensie jedzie się prosto. Myślałem, że bardziej skomplikowane będzie sterowanie tym składem. Ale nie jest skomplikowane. Troszkę więcej widać, co? Teraz, nie? Troszkę więcej, delikatnie więcej widać. No, czego brakuje? Może trochę tego ruchu, nie? Tych samochodów. No, parkingi są porobione tutaj pod... Może tego ruchu trochę brakuje. Bo reklamy tu są fajne, tak? Bloki, blokowiska, dzielnice. O, ładnie wyglądają. Jeszcze sobie włączymy jeszcze w dzień, będzie pewnie jeszcze lepiej. Pewnie niuanse tutaj są, nie? By się przydały. Cześć Simulation, witam. Ciekawy jestem Simulation, czy ty się tym tematem zainteresujesz na swoim kanale również. Bo jutro premiera tej oto gry, zabawę w niemieckie metro w Hamburgu. No i co? I dupa. I tutaj nie chcą wsiadać, tak? I tutaj nie chcą. A to nie, to nie. Skorpion, jak wrażenia po live serwera testowego w SimRailu z kanału Mój Dzień... Wiesz co, ja tylko skróty oglądałem zapisu. A... Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo ja to bardzo szybko przeglądałem, Skorpion, nie wyrobiłem sobie jakiegoś wielkiego zdania na temat. No fajnie, że będą nowe rzeczy, tak? Do SimRaila, no to z tego się cieszę, generalnie. Okej, Piotrek, spoko. No jest, przed chwilą było Hamburger Strasse. Komunikacyjny Wojtek, dzień dobry. Simulation, pierwsze wrażenie jest fajne. Graficznie wygląda bardzo ładnie. Tak. No, mam godzinę, co prawda, 5 rano. Zacząłem o 4:40 czy 4:20. No to było bardzo ciemno, nie? Teraz już jest lepiej. Chmury tak troszkę nienaturalnie wyglądają. Natomiast jedzie się dosyć intuicyjnie, proste jest sterowanie, nie jest skomplikowane. Tutaj co chwilę, jak to w Hamburgu, co chwilę kanały. Miasto w sumie leży nad wielką rzeką i nad mnóstwem kanałów. No dobra, mamy 40. Widzę, że ograniczenia tak jak u nas. O, z naprzeciwka stoi jakiś składzik, jest już informacja literki A, czyli trzeba będzie się zatrzymać. Za chwileczkę. I tutaj jest chyba trójeczka, czyli 30, nie? Tutaj taka cyferka 3, nie? Na semaforze była. W środku semafora. Nie wiem, czy my nie dojeżdżamy do końca tej linii. 20 km łącznie. Tutaj widzę, że lekko przycina, bo jest zbyt chyba dużo składów, tak mam wrażenie. I te składy im tutaj lagują. To znaczy obciążają komputer. No dobra, zobaczymy. Simulation, tylko linia U3. Jedna linia U3. Niestety Simulation, muszę ci powiedzieć, że troszkę to przypomina tramwaje. Tramsim. No niestety jest tylko jedna linia. U3. No i patrz, i dalej dupa. Wiecie, to jeszcze sobie podjadę do przodu. Kawałek. Dalej nic. Robimy testy, o co tu chodzi? No już jestem przed samym semaforem. No nie. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja podejrzewam, że oni to wyeliminują w jakimś patchu, ale do dupy jest trochę, nie? Troszkę to jest do dupy, że raz wysiadają ci pasażerowie, a raz nie. Dobra, to nic, jedziemy dalej. Tak, Matsu, zgadza się, Hamburg leży, można powiedzieć, tak prawie że nad morzem. Nächster Halt, Hamburger Straße, Ausstieg rechts. No, zobaczymy, Skorpion, zobaczymy, co z tego wyjdzie docelowo. Jeszcze chyba nie kończymy trasę, jeszcze chyba nie. Widać, że tutaj jest możliwości dużo, bo te tory idą... naprawdę czasami mają wiele tych odnóg. Rafik, przejechałeś całą trasę. Ale nikt nie chciał wysiadać. Rafik. Jest simulation, tak, jest. Na początku myślałem, że nie ma właśnie tego ruchu, przez dłuższy czas nic się nie pojawiało, aż w końcu przejechał skład z naprzeciwka i mówię, o, teraz już jest ruch, tak, także mamy. Simulation, nie musisz odblokowywać drzwi. No właśnie, chyba simulation musisz. Mam odblokowanie drzwi. No właśnie o to chodzi, że musisz, bo jeżeli nie odblokuję, oni nie wysiądą. Ale tutaj jest jakiś, zobaczcie, pojawia się jakiś taki napis, widzicie? AMAX. O, widzicie, taki jest napis przy tej kamerze, AMAX. Teraz akurat oni wysiadają. Akurat oni tutaj wysiadają. Co to za piwo? Bez test sztak. Brennenbrauer Original. Poczekamy jeszcze na tą młodzież, która tu idzie. Niech wsiądzie. No dobra, i sobie wsiedli. No to ja blokuję. No, ale już jest lepiej, już jest lepiej, już jest jaśniej. Ale spróbuję, moi drodzy, pojechać jeszcze w drugą stronę. Zobaczymy, jak to wygląda. Skorpion, zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak wyjdą pewnie zapewne jakieś patche. I wtedy też sobie pojadę, już po tym patchu. W środku też to wygląda całkiem fajnie. W sensie wagony tego metra. Komunikacyjny Wojtek. Wiesz co, być może tak. Wiesz, ja tak wszystkich nie jestem w stanie spamiętać. Hatator. Na stacji po lewej stronie toru masz tabliczkę z literką H. Czyli HALT. Znak zatrzymania. Akurat HALT to wiem, co to jest. Hatator, wiem. Ale dobra, dzięki. Wiesz co, ja tego nie zauważyłem. Chętnie sobie zaraz to obczajmy przy następnej stacji. Tylko ja mam tutaj 40 na godzinkę, więc nie pędzę. Teraz masz z prawej, czyli po przeciwnej do peronu. Okej, dobra. Krzysztof, wygląda jak Train Sim World. No, ale to jest zupełnie co innego. Dźwięk hamowania jest fajny. Tak, Skorpion, zgadzam się. Uwaga, będę wypatrywał tej literki H. Czyli powinna być teraz z prawej strony toru. Już wjeżdżamy do kolejnej stacji. Akurat pociąg przyjechał. A, jest. Słuchajcie, jest 30, 40, a jest H. Jest H. Tak jakby to w dziesiątkach metrów było. Coś takiego, nie? A widzisz, kurde. A jednak nie. Poczekaj. Zaraz jeszcze zrobimy jeden teścik. Spróbuję podjechać do tej literki H, która tutaj jest, do tego haltu. I zaraz zobaczymy. No i dupa. No i dupa z trupa. No nie. No nie. To jeszcze jeden teścik, pod samochód podjadę. Nie. No tak to nie działa. Masz też cyferki przy szynie oznaczające, gdzie zaczyna skład się odpowiedniej ilości wagonów. A widzisz, Rafiku, i tak może być. Tak może być, czyli tak, jeżeli mam wagonów 3, tak? Jakby 3 człony są, tak? Rozumiem. Raz, dwa, trzy. Czyli powinienem się zatrzymać przy tej trójce. A zróbmy test, a nie zrobimy testu, bo nie ma wstecznego. Okej, dobra. Dobra, Rafik, to przetestujemy to teraz w drugą... Znaczy, może nie w drugą stronę, tylko na następnej stacji. O! Skorpion, wskaźnik zatrzymania czoła pociągu. Tak, ale wiesz co, tu chodzi chyba o ilość wagonów, tak jak Rafik pisze. Ma co było H, przed chwilą było H. No, rozumiem, że na telefonie oglądasz. No tak. 5:14 rano. I gdzie jest ten peronik? Jeszcze nie. Tak, są cyfry, są cyfry. Już teraz rozumiem mniej więcej, Rafik. Czyli jak jest trójeczka, to powinienem się przy trójce zatrzymać, bo ja mam trzysegmentowy ten skład. Uwaga, robimy próbę. Nie, są. Ja nie zauważyłem tego. Faktycznie są cyferki przy torach, tak. No ale to właśnie po to dzisiaj się spotykamy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, a ja też, żebym się nauczył, jak się tym jeździ w ogóle. I są. Jest faktycznie trójeczka tutaj, no. Tak jakby tutaj był ten trzeci człon, się zatrzymywał. No tutaj, nie? Tu jest trójka, tak jakby były trzy człony. I tu się zatrzymuje, no i obczajmy. No zatrzymałem się przy trójce. Mam 3 człony na tym składzie, tak? Takie połączone, no i teraz dupa, też nie wiem. Jest trójka, czwórka, a później szóstka. To ciekawe jest. Ja jestem przy trójce, bo to jest w ogóle pierwsza cyfra, nie ma żadnej innej. No dobra, to robimy test dalej. Pojadę po czwórkę. To może trzeba pod czwórką się zatrzymywać. No jestem pod czwórką. I dalej dupa. No to już jestem Rafik, ja już nie wiem, co tu robić. No może pod szóstką? Też nie. Coś nie prądzi, tak? Coś nie prądzi Simulation. Coś, myślę, że jeszcze są problemy wieku dziecięcego z tym wsiadaniem. Na niektórych stacjach jest ok, na niektórych nie. Między szóstką a H też nie. O, tak. Między szóstką a H. O, czekaj. Może to jest wskazówka. zatrzymywać między szóstką, aha. A może jest jeszcze jakiś wskaźnik zatrzymania czy coś? Ciężko powiedzieć. Zatrzymałem się teraz między 6. No, kawałek za tabliczką szóstki, tak? Tak, tu jest szóstka. Między szóstką a H się zatrzymałem. No dobra. To zrobimy teraz test na następnej stacji. Trochę tych stacji jest, muszę wam powiedzieć, także... no, wykonanie tego jest tutaj... Pracy trochę było. Na pewno. Nächster Halt, Habichtstraße. Ausstieg links. No teraz to już zupełnie nie wiem, gdzie jestem. W Hamburgu. No, ja mówię, tam jest kanał na kanale. To jest tak jak trochę w Amsterdamie. Jest tabliczka 5. No, Matsu prawdopodobnie coś nie wykrywa. Ja nie mówię o tabliczkach, tylko właśnie o tym wykrywaniu. No to brawo, Michał, brawo, brawo. Okej, dobra, dojeżdżamy. Teraz spróbuję znowu to samo zrobić. Między szóstką a H się zatrzymać. A tutaj w ogóle nie ma tych cyferek. A nie, poczekajcie, poczekajcie. Jest 3, 4. 6. Nie, jest, dobra. Aha. O, i też nie wsiadają. Ale jaja. Powiem wam, jaja jak berety, nie? Dobra. Tak, Dudi, tylko linia U3. Metro na linii U3 jest. Nie wiem, ile jest tych linii tak faktycznie w realu. A moglibyście nawet sprawdzić gdzieś tam, odgooglujcie, ile właśnie ten to się nazywa Hochbahn, ile jest tych tras, Oj, dziękuję bardzo, ale chyba się coś nie wyświetliło. A nie, wyświetliło się. A dziękuję ci bardzo, Simulation. Simulation GMSG. 55 zł. Mała cegiełka do celu. Dzięki, dzięki Simulation. Bardzo wielkie ci dziękuję. Za cegiełeczkę. Do celu. Do poprawy wydajności symulatorów. Rafik, w realu są 4 linie. Oho, to mają co robić twórcy. Mają co robić. No dobra, dojeżdżamy do kolejnej stacyjki. Nad znowu jakimś kanałem. I naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Raz zatrzymuje się, raz się nie zatrzymuje w tych samych jak gdyby punktach. A tutaj jest już AMAX, widzicie? Jakby AMAX. Co? Jakbym włączył, to co? To dupa. To dupa z trupa. Czekaj, a ja sobie tutaj jeszcze raz to wyłączę. Podjadę do przodu. Paulus, U1, U2, U3, U4. No to ja jadę na U3. Patrzę, czy zmieniają się te nazwy tutaj, taki w tym ekranie, gdzie są kamery. Tam jest taki AMAX. Chcę zobaczyć, czy to coś się zmienia. Może trzeba na to patrzeć. O. Weź to zrozum. No nie wiem, o co tu chodzi. Czy nie wiem, dlaczego tak. Paulus, ale U1 jest najdłuższa. A widzisz, no to z... A trójka? U3? Jaka jest? Szkoda, że o Lotus Simulator tak mało słychać. Ale oni chyba tam coś robią w ogóle w tym Lotusie? Bo to chyba umarło śmiercią naturalną, chyba ten Lotus. Teraz mamy 500 metrów do następnej stacji. Co ciekawe, te samochody są statyczne. Widzę, że się w ogóle nie poruszają. One są, ale tylko stoją. W tym ruchu, nie? No, jedzie z naprzeciwka coś. Podjeżdżałem kulis pod H, no i to też nie dawało efektu. Macu, to tylko pokazuje, że jesteś w peronie. A, no właśnie. Simulation niby coś jest. Niby coś jest tutaj, ale tam są tak jakby prędkości. I cholera wie, gdzie ty masz się zatrzymać, nie? No, tym razem patrz. Tym razem się zatrzymałem, jeszcze sobie sprawdzę. Zatrzymałem się jeszcze przed trójką. I jest ok. A może to się trzeba przed trójką zatrzymywać w ogóle? Nie, no nie wiem, no słuchajcie, już nie mam zielonego pojęcia, na co tak naprawdę patrzeć. Ale ten zruch naprzeciwka jest spoko. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Rafik, U1 46 stacji, U2 25 stacji, U3 25 stacji i U4 tylko 11 stacji. A widzisz, kurde, czyli dali taką o długości 20 km. Paulus, ta pętla po centrum jest średnia. O, no widzisz. Czyli pewnie nie wszystko jest dobrze zrobione. Ale na pewno można tutaj powalczyć jeszcze z ustawieniami graficznymi, bo ja mam, mówię, na ultra, a wiem, że karty się męczą na oświetleniu mocno i na cieniach, więc pewnie na tym można by było tutaj jeszcze podziałać, żeby było lepiej. A mam wszystko na ultra. Cześć, cześć, witam. Jedziesz w kierunku Stadtparku, potem znów na St. Pauli i na port. No trochę się zakręciłem, bo ja już nie wiem, gdzie jestem nawet. Dobra, jest już informacja, że jest przystanek. Jaki jest przystanek, powiedzmy, po niemiecku? Tutaj mnie jeszcze chyba nie było, albo już byłem, bo wydaje mi się, że już tutaj byłem. Czyżbym znowu jechał tą samą trasą? Lubson, Buchstelle, czy jakoś tak. Buchstelle? Serbian, właśnie, a co oznacza ten znak Hochbahn? To jest jako komunikacja miejska? Bo widziałem też to na autobusach w Hamburgu. Dokładnie ten znaczek, Hochbahn. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że jadę to samo. Drugi raz. No właśnie, znowu nie wsiadają. A, już by była pętla. A, no dobra, to widzisz, nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Dobra, to moi drodzy, robimy tak. Escape. Nie robimy sobie wyjście do menu. Dworzec główny. Hauptbahnhof. Dobrze, wiecie co, ja teraz spróbuję w wideo. Wideo, albo zróbmy tak. Tutaj zrobimy disable, tutaj zrobimy 60 max. I teraz tak, overall quality. View distance. Zrobimy na high, shadow na high, anti-aliasing na high. Teksturę zostawimy Epica, Visual Effects na High, Post-Processing na High, Foliage na High, Shadow też na High. Dobra, Dynamic Resolution Disable. No, mówię, to trzeba by się byłoby tym pobawić. Zrobimy sobie Apply. I teraz zobaczymy, czy na ustawieniach High z teksturami na Epic będzie troszkę lepiej. Expert Mode. Tego się boję, kurde. O co tu chodzi? No ale dobra, wiecie co, spróbujmy. Godzina 13, żeby więcej słońca było. I teraz... To tak jakbym skąd startuje, tak? Dobra, track type platform, reverser, tutaj jest skład podwójny, track numer 3, cloudy, sunny, AI trans. Puśćmy sobie, powiedzmy, 10 tych pociągów. No dobra, wziąłem expert mode, nie wiem o co chodzi, zobaczymy, to jest trasa okrężna. Halsztala jest jako ogólny, dobra. Rafik, tak, zobacz, station, widzisz, tutaj mam wybór stacji. Wydaje się, Rafik, że można. Tak jakbym z której stacji startuje, no. Jest i St. Pauli, który najbardziej znam. Berliner Tor, o, nie znam, nawet gdzie to jest. St. Pauli, tam byłem. Hochbahn to jest nazwa przewoźnika operatora, tak jak u nas ZTM Warszawa. A widzisz, no właśnie tak jak myślałem. Paulus, w Hamburgu jest też S-Bahn, czyli kolejka, którą jeździ tylko po powierzchni i jest znacznie więcej niż U-Bahn. Generalnie Hochbahn to firma zarządzająca komunikacją miejską w Hamburgu, autobusami również. Rafik, jak możesz wybrać stację początkową Wandsbek? Wandsbek, no mam. Mogę. Cześć Daniel. To jest stacja końcowa, tam zaczynają pociągi lub kończą. Ale zobaczymy, może stamtąd właśnie wystartujemy. Ładna grafika. Na całe tutaj, na Elbę. Jest, słuchajcie, jest przejście podziemne między, pod Elbą. Expert mode. Obawiam się, że może być grubo. To podpowiadajcie jak coś. Godzina 13, więcej słońca będzie. A, okej. Czekajcie. Teraz ja widzę, że już mogę chodzić po peronie. Mogę chodzić po peronie. No i mam długi skład. I teraz tak, stanąłem sobie tu i teraz co? W którą stronę mam jechać? Tak, jakbym tutaj powinien wsiąść. Dobra, no czekajcie, no może tu trzeba wszystko po kolei. A co one się tak otworzyły, jakby chciały, a nie mogą? Aha, okej. Oj, coś, czuję, że wszystko trzeba będzie tutaj od początku. Te. Red signal. Dobra, wiem, że tutaj trzeba było jakiś klucz kliknąć. Bo wiem, że już sobie testowałem to na początku i to chyba trzeba by było przekrumcić. O! Już jest lepiej. Teraz, czy ja mam jakiś rozkład tutaj? Paulus, już dwa tunele są, stary i nowy. To ja byłem na tym starym, gdzie te windy stare chodziły. W tamtym roku byłem. No dobra, ale czekajcie, to chyba nie wszystko, co tu trzeba zrobić. To jest od klimatyzacji. Tutaj włożyłem klucz, dobra. Tu jest light switch. Znaczy, jedno co mi się nie podoba... A kurde, widzisz pan. Tutaj muszę wpisać jakieś piny. Zug numer. Tylko co mam kliknąć? Fahrer ID. Seal number. Trochę jak w OMSI 2. Czy w OMSI 1 też. Tam trzeba było Ibisa zaprogramować. I tutaj też jest to samo. To jest niestety po niemiecku. Automatic. Mogę tu zmienić? O, mogę zmienić. Aktiveren. Numer pociągu, numer pociągu. Poczekaj, ja sobie sprawdzę, czy jest jakiś tutaj numer pociągu. A, coś jest. 4351. A 435 wpiszę, czekajcie. 435. Mhm. Tłumaczcie, chłopaki, bo mam wrażenie, że coś źle wpisuję. Cel, numer stacji docelowej. Kod Ibis, kod Ibis. Cil number to nie chyba Serbian, to jest numer stacji, tak jak pisze Paulus. Bite nikt. O, w ogóle nie wiem, o co tu chodzi, kurna, po niemiecku, panie. Zły numer, zły numer. No właśnie, ja nie mam żadnej informacji, skąd mam ten numer wziąć. Ani pod F1 nie ma tego. Patrzę pod innymi F-kami, czy jest jakiś, słuchajcie... Czy jest jakiś... Pod tabem nie ma nic, kurde, no nie ma nic. Żadnej podpowiedzi. Skąd ja mam to wziąć? Blum Wróżka. No witam cieplutko wszystkich tu zgromadzonych. Życzę miłego oglądania i prowadzenia streama. Dziękuję ci bardzo. Widzicie, tryb ekspert. Nie mam tutoriala, więc ciężko mi powiedzieć, co mam tu kliknąć, nie? Tak, Fahrer numer maszynisty. To ja rozumiem. Tylko nie wiem, co tu kliknąć. Na kartce prawej ściany jest tyle informacji. No jest tylko tak, U3 WK. To są kilometry na godzinę. Numer 86, a może to jest to? Linia U3, to może trzeba kliknąć tylko trójkę. No, nie ma tutoriala, więc sobie musimy radzić sami. Jak? A brak to jest anuluj AK, okej. A wprowadź, a to? Co to jest? No właśnie jakaś tam kartka niby jest, ale... Na odwrót pisałem? Okej, dobra, czekajcie. Czyli tutaj powinna być trójka, tak? Jak to się kasuje? O, tutaj coś skasowałem, dobra. To jeszcze raz, trójeczkę. Tutaj jeszcze raz spróbujmy, słuchajcie. Powiem wam, że jest tego rozkminiania, co tutaj jest. Tak, WK. Co zielone? Ale co... A, to zielone klikać, tak? WK. WK, no ale co WK? 86 jest cyferka. Jeszcze jest Fahrer ID. I teraz skąd to wziąć? Tu jest jakaś tablica? Nie wiem o co chodzi. Czy jest tutaj... A coś to jest to może to? 435, nie? Szukam jakieś może tabliczki, może jest coś, kurde. Numer maszynisty, tak, no właśnie nie wiem który, bo tutaj jedyne co Rafiku widzę to jest to. Dupa, nie wiem co dalej. Wpisz dowolno, wpisałem, nie? Jeszcze jedynkę. No nie wiem, powiem wam tak, nie wiem jak to rozkminić. Chyba na razie sobie opuszczę ten tryb ekspercki. Może się pojawi jakiś tutorial do tej gry, wtedy będę wiedział. Ale teraz bym wyszedł i pojechał sobie... Nie, no nie, no na razie nie. No to widzicie, jest totalnie... Nie ma nawet żadnej podpowiedzi do tego. Więc to jest do rozkminienia na inny temat. Ale chciałbym się przejechać tą timetabelką. I byśmy zaczęli z... Zaczęlibyśmy może... No może i stąd. Dobra. To teraz tak, co mamy jeszcze? Mamy chyba czasy odjazdów. I tu bym sobie wziął tak jak wam pokazywałem, około godziny 12 czy 13, to już nie ma znaczenia. Podwójnym składem słonecznie. No, chyba tak. Dobra, to jedziemy podwójnym teraz składem o godzinie między 12 a 13, tak mniej więcej, więc powinno być znacznie jaśniej. Pogoda słoneczna, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz już mniej więcej wiem o co chodzi. Czekajcie, moment, tylko sobie usiądę. Czyli tak, co, w tym samym miejscu sobie stoimy. Interakcja, już jest zielone. I można... Szlump! No i teraz wszystko jedzie. Widzicie, tutaj jest jakiś numer... Rafik, tutaj jest numer... 6-cyfrowy, linia 67. cyferka 67 na Barmbek. Czyli to jest linia, w którą stronę ja jadę. 67. No, to trzeba będzie rozkminić, nie? To trzeba będzie rozkminić. No, tu optymalizacja to tak, kurna, no nie jest za elegancko. Powiem wam, że gorzej jest za dnia niż za nocy. To jest nazwa stacji, tak, tak. Sprawdź numer pociągu jeszcze. Ja mam 429. O, jest samochód, który jedzie. Wow! Po raz pierwszy zobaczyłem w symulatorze samochód, który jedzie. Większość samochodów stała. No jest tutaj jakaś rozpiska, trzeba by to było rozkminić jeszcze, no. Tu są jakieś numery, na Barmbek 67. Chociaż z przodu jest narysowane co innego, Szlump. Tylko teraz jadę dłuższym składem. Może z tym składem nie będzie problemów, zaraz zobaczymy. A jednak jest. A nie, nie ma. Dobra. Wsiadł gostek. Wojtek, tylko numer to numer stacji, to numer relacji pociągu. Numer relacji pociągu. Kilus pisze, pod którymś przyciskiem pojawia się taka nakładka z numerem pociągu i wszystkimi takimi rzeczami, ale nie wiem, którym przycisk jest. No ja niestety też nie wiem. Tutaj pod F1 jest taki krótki helper, mały. No ale on też wiele rzeczy nie wyjaśnia w ogóle. Kurde, jak tutaj zielono, nie? Jakbym w jakimś gaju jechał. O, następne samochody jeździły, wow. Roman, często bywam w Hamburgu, brat tam mieszka. No jak? Jechałaś już kiedyś tym metrem? Nadziemnym? Znaczy on jest i nadziemny, i podziemny. Jest już informacja, że będzie zaraz peronik. Cześć Damianie. Eppendorf. Normalnie, a jakie tanie mieszkania? Taniej niż u nas? Roman, tak. No i jak? Powiedz mi, wygląda to mniej więcej podobnie? Faden, ja uciekam do następnego. Trzymaj się, Faden. Witamy Maxa Kisiela we wspierających ten kanał, czyli zielonych, czyli VIP-ów. Witamy, witamy. Słuchajcie, ja chyba za bardzo wyhamowałem. I tutaj wjeżdżamy do jakiejś takiej głównej tej bazy tych wszystkich pociągów metra. Subway Sim Hamburg. No optymalizacja, powiem wam, no nie jest za rewelacyjna, nie? 20, no do 30 klatek. Faktycznie miejscami miałem 50, ale to chyba wynika z tego, że te pociągi strasznie im wcinają zasoby komputera. Te wszystkie, które tutaj tu stoją, one mocno wcinają te zasoby. Paulus, w tej dzielnicy jest ostro. Za zieleń się płaci. Ale coś więcej? Paulus, o co chodzi? Jestem ciekawy, bo ja byłem w Hamburgu w tamtym roku, ale też nie wszystko, nie o wszystkim też wiem, nie o wszystkim się też dowiedziałem. Cześć, Ksawery. Dobra, trudno. Pani już następnym pojedzie. Tak jakby nie łapał za każdym razem. Jeszcze patrzę pod... dobra, tu są klawisze numeryczne. Oj, nie w tą mańkę. Jedynie co pokazuje na czerwono albo na pomarańczowo przekroczoną prędkość. ...50 m2, 1200-1300. Czego? Euro? Euro? No dobra, mamy 60. Roman, a na tej trasie jest tyle drzew, ma to swój klimat. Czyli to mówisz, że wygląda podobnie. No faktycznie tych drzew jest tutaj odpyty. Aż chodzą w tą trasę. Ty, ptaki fruwające są niemożliwe, patrz. Fruwają ptaki. Paulus, każda cena ma inne ceny wynajmu. Eppendorf plus minus 1100 euro. Zimnego czynszu, czyli bez kosztów ogrzewania, razem ze wszystkimi kosztami mieszkanie około 1700 euro. I to nie za luksusy. Kurde, Paulus, ceny naprawdę kosmos są. Za wynajem. Ale jak byłem w tamtym roku w Niemczech, jak tak się mniej więcej pytałem, to takie ceny standardowe, mniej więcej standardowe zarobki. Czekajcie, bo odblokowałem chyba, tak? Nie, nie odblokowałem. W tamtym roku, jak się pytałem, to tak około 3-3,5 tysiąca euro. Paulus. To, co ja słyszałem, to mniej więcej takie są mniej więcej zarobki, takie średnie zarobki. Wiadomo, nie jakieś bardzo duże, nie jakieś najmniejsze, ale takie, powiedzmy, średnie zarobki, jakieś 3-3,5 tysiąca euro. Kilus, dobra, trzeba wpisać w Zugnumer, numer stacji, z której odjeżdżasz i godzinę, czyli na przykład 25:15:02, co znaczy 25 stacji i godzina 15:02, a w SIM numer stacji docelowej. A widzisz. A co, normalnie w dużym mieście niemieckim niestety mieszka studenckie 25 metrów 700 w Monachium. No, powiem wam, że w dzień to lepiej wygląda. A w dzień to znacznie... O, ta ładna stacja jest, podoba mi się. Hamburger Strasse, a tu już byliśmy. Hamburger Strasse. Paulus, ewenement Hamburga. Jest więcej miejsc pracy niż wolnych mieszkań. Dlatego takie drogie. Lub są 3-3,5 tysiąca, to w Audi na produkcji mają. No, a ja słyszałem, że w okolicach tu Hamburga takie kwoty słyszałem. Paulus, część stacji pamięta II wojnę światową. Jak byłem w Hamburgu, to faktycznie na niektórych dworcach byłem, to tam taka, no, starsza epoka była. To było widać, ale miały też te dworce swój klimat. Byłem na największej stacji kolejowej w Hamburgu, w centrum samym. I jeszcze w jednej stacji byłem, gdzie spotkałem pociąg ICE. Mundsburg to moja stacja, Paulus. Mundsburg. Nie wiem, czy myśmy przez nią przejeżdżali tutaj. Myślałem, że te samochody nie jeździły, bo faktycznie tak wyglądało, tak jakby nie jeździły. O, tutaj kimś jesteśmy naprawdę. Mundsburg, to tutaj. To chyba twoja stacja jest. Mundsburg, tak. No to teraz pisz Lubson. Paulus, przepraszam, Paulus pisz. Czy to mniej więcej tak wygląda? Tak, tak, teraz jest, no. Chyba się źle zatrzymałem, no ale trudno. Pasuje. Tak, pasuje. Jeszcze nie powsiadali, no, patrz pan. A dlaczego nie widać tej wieży takiej kurna wielkiej w Hamburgu? Wielka taka wieża telewizyjna, czy to jest chyba z masztem? Tam jest chyba ten kościół z St. Pauli. Nie, Michel, czy jaką tam? No to nie chyba, to chyba nie w tym miejscu jeszcze, nie. Roman, nieźle odwzorowany. O. Dobrze, fajnie, że piszecie. Fajnie, że piszecie takie rzeczy, bo przynajmniej widać, że się przyłożyli chociaż do odwzorowania. Odwzorowania tego, co jest tutaj na tej trasie, tej linii U3. Nie w tej części miasta. U-Bahn jedzie pod ziemią. Nächster Halt, U-Landstraße. Ausstieg rechts. Tak, to jest tak jakby godzina była, ok. Ale jakby godzina startu. Spoko. No dobra, zatrzymuję się, moi drodzy, powolutku. Powolutku się zatrzymujemy. Oj, tutaj długi jest. Długi peron, taki po łuku. Fajny nawet. Odwzorowanie mi się podoba, tak, bo każda stacja jest inna i widać, że ma ten swój charakter. Jedne są starsze stacje, jedne są takie już w nowoczesnym stylu robione. Dobra, profesorek, spokojnie, zobaczymy tam po streamie. Paulus, w zapowiedzi pani mówi, z której strony się wysiada. Zapowiedzi są oryginalne jak w kolejce. No to pod tym kątem spoko. Lübecker Straße, Übergang zur U1, Ausstieg rechts. Lübecker Straße, zrozumiałem. Jezu, ile tu torów jest, zobaczcie, ile tu jest torów po lewej stronie, bo Teraz tu mi kamera wskacze. Tutaj. Ile tutaj jest torów? I teraz kolejka wjeżdża w tunel. Berliner Tor. No niewiele mi to mówi akurat Paulus, ale... Gdzieś pod ziemią jesteśmy. Dobrze, Rafiku, dziękuję Ci bardzo za ten, za rozkminkę tutaj, za obecność. Dzięki, Rafiku, trzymaj się. I hamujemy. Tak, Berliner Tor. No. Jest, zgadza się. Berliner Tor. Nie umiem profesorek ni w ząb po niemiecku, nie. Niestety nigdy się tego języka nie uczyłem. Ale to dzisiaj trochę żałuję, nie? Sound i grafika niczym gry na telefonie. No nie. No tu się z tobą nie zgodzę akurat. Optymalizacja mogłaby być lepsza. Widzę, że dużo szczegółów chcieli w tym symulatorze chcieli dużo szczegółów zamieścić. Chcieli to zrobić dosyć ładnie, ale przy okazji troszkę jeszcze kuleje, na pewno trochę jeszcze kuleje optymalizacja tego symulatora. Jest tutaj jeszcze, zapewne są możliwości zrobienia tego lepiej. Aha, tu się można przesiąść na S-Bahna i normalną kolej w kierunku Flensburgu. No to nieźle tu pomyślane jest. Ciekawa sprawa. Tutaj mam, wiecie co, ograniczenie do 30, nie mogę za szybko. Grandal, dzień dobry. Paulus, teraz będzie twoja wielka stacja. Teraz zobaczymy, poczekaj. No i faktycznie jest ukształtowanie tych torów, trochę do góry, trochę w dół. O, to jest, tutaj już byłem dzisiaj. Ta stacja mi się podoba. Ta stacja mi się ewidentnie podoba. Jest ładnie zrobiona. No i zapewne tak jest też podobnie w realu. Paulus, koszmar turystów. 3 poziomy. 2 dla metra, 1 dla pociągu. O kurde. Stokłosy czy Natolin? Trochę to tak wygląda, nie? Jak metro w Warszawie. A czy w pewnych miejscach oczywiście, w niektórych miejscach. Profesorek, grafika nieco różni się od tej grafiki na telefony, szczególnie, że to Unreal 5. Sam w nim się trochę bawię i szanuję osoby, które tworzą na nim gry, bo to jest bardzo dużo roboty, szczególnie z grafiką. No, tam na pewno jest niezły zespół tutaj tych i grafików, i programistów do takich gier. Tym bardziej, że one nie powstają w ciągu miesiąca, tylko je robią zazwyczaj sporo miesięcy, a nawet lat czasami. Nie, na targu rybnym nie byłem, Roman, nie, no właśnie nie byłem. Tu jaka fajna stacja. Ajajaj, i tutaj drzwi nie zadziałały, co? Czy ja nie odblokowałem? Ja nie odblokowałem, dobra. A patrzcie, zmienił się napis, bo był tylko Szlump, a teraz jest Szlump-Barmbek. Czekasz na Wieśka? Myślę, że tak, wiesz? Ale przywaliłem na stówkę. Myślę, że tak, na spokojnie. Na górze ratusz jest Paulus. A, w tym miejscu jesteśmy mniej więcej. Tutaj widzę, że można szybciej. No, muszę ostro hamować, żeby się tutaj wyrobić. I co? Nie dojechał w perony? Nie, dojechał. Dobra. No troszkę zabrakło. Ale na szczęście drzwi się otworzyły. Zauważyłem, że więcej jest problemów z tym składem krótkim, a z tym długim jeszcze problemów, słuchajcie, nie było. Paulus, lecę do pracy. Dobrze, powodzenia, powodzenia. Do składu pasażerów wchodzą i wychodzą synchronicznie. Wyszkoleni porządnie. Oj tak, tutaj tak. Trzeba powiedzieć, że tutaj idą jak po niemieckim sznurku. MC, pięknie te światła widać w Unreal 5. No tak, to już jest na nowym silniku robione. Teraz pod górkę. Czyli jadę w zupełnie innym kierunku teraz. W przeciwnym. No, mamy tylko jedną, niestety tą linię. Ja mam nadzieję naprawdę, że ci twórcy tutaj tego symulatora metra w Hamburgu nie poprzestaną tylko na tej jednej linii U3, tylko że będzie tego więcej. Tym bardziej, że tam jest taka zakładka jeszcze, jak gdyby scenariuszy, ona jest w ogóle nieaktywna na dzień dzisiejszy. Paulus, dzięki za podwózkę, nie ma problemu. Już wszyscy? Teraz to lecisz do portu. O, port fajny jest. I grafiki z Unreal Engine to nie przypomina. No to w zależności jak twórca umie wykorzystywać to, co daje właśnie możliwość na Unreal 5, bo widziałem oczywiście możliwości różnych tytułów na Unreal 5 i tam można z tego wyciągnąć naprawdę piękne rzeczy. No teraz to już wiem akurat gdzie jestem, bo tutaj byłem. Tutaj akurat jako turysta byłem w tym miejscu, o dokładnie nad tymi kanałami, tam gdzie tam te dalej te domy, tutaj przy Filharmonii, jeszcze raz wam mówię, tutaj nad tym mostem byłem i tutaj wszystko na pieszo zwiedziłem, także byłem w takim najbardziej charakterystycznym chyba miejscu Hamburga. No właśnie, profesorek, nie mam zielonego pojęcia jaki będzie koszt. Ktoś tam pisał, że nawet około 30 euro może to kosztować. No ale jaka cena będzie w złotówkach, tego nie wiem. No i dobra, i dalej wio. No ładnie to jest zrobione tutaj, ładnie. Mówię, ja tu, akurat tu byłem, to wiem jak to w realu wygląda. Też jest mnóstwo tutaj łodzi różnego rodzaju, tam nawet jakaś płynie. Tu jest wiele takich dziwnych mostków. są właśnie, jest ten statek taki, dokładnie. Są i jachty, są te dźwigi portowe. Więc akurat tutaj to wygląda jak w realu. Zrobione jest fajnie. No teraz w dzień to lepiej widać. Optymalizacja widać, że mogłaby być lepsza, słuchajcie. I St. Pauli jest. Albo mniej więcej gdzieś w tych okolicach. Dobry wieczór. Paulus, nawet słychać naganiaczy na rejs po łabie. Tak, tak. Ja się akurat tą łódką nie wybrałem. W sobie troszkę z braku czasu, no. Ale bym się przynął. Ale za to byłem pod Elbą w tym tunelu historycznym. Nawet wiecie co? Nie zdawałem sobie, bo mówię, nie jechałem tym metrem. Nie zdawałem sobie sprawy, że te metro nie tak jest przeplatane, że i pod ziemią, i nad ziemią, że ono co chwilę zmienia. No, nie zdawałem sobie sprawy. No nie, do następnego live'a, no trzymaj się. Szkoda też, że tutaj nie jest napisane, jaka jest następna stacja, chociaż no lepiej by było, no ale trudno. St. Pauli, tak. Roman, w sezonie letnim. Ja byłem, wiesz co, ja byłem w maju, w tamtym roku w maju byłem. Roman i Paulus, ja byłem w maju, w Hamburgu. Oni drą mordę cały rok. Nie, nie, no ja kojarzę tam naganiaczy, tak, tak. No, ładnie się to rozpędza, muszę wam powiedzieć. Czy brakuje mi tutaj takiego jak gdyby rozkładu jazdy, żeby mniej więcej wiedział, czy ja jestem o czasie, czy ja jestem przed czasem, czy ja jadę z jakimś rozkładem w ogóle, czy tak tylko sobie jadę na razie, nie? Ja myślę, że oni to wprowadzą, bo teraz powiedzmy to jest taka wolna jazda, że tutaj w tym symulatorze metra w Hamburgu oni to wprowadzą w tych scenariuszach. Kiedy będzie taki scenariusz, to trzeba będzie jechać zgodnie z jakimś tam pewnie rozkładem, bo teraz to jest taka, powiedzmy, no wolna jazda. Teraz jesteś na najbliższej wieży telewizyjnej. O, to ja tu byłem, akurat tu byłem. I w tym parku wielkim byłem. Jak on się tam nazywa? Czekaj. Jak się ten wielki park taki botaniczny nazywa? Z taką fontanną na środku. To tam byłem i przy tej telewizyjnej wieży też byłem. Sound i Niemcy cofają się w rozwoju. Dlaczego? Mówisz o czym? Konkretnie? Zobacz w ustawieniach klawiatury, bo w tej zakładce, co mówiłem, jest rozkład jazdy. Aha, okej. Tylko widzisz, poczekaj, zróbmy tak, zatrzymam się i zaraz sobie sprawdzimy, gdzie ten rozkład jazdy jest. No może jest. Tylko tutaj w tym helperze powinien być też napisane, nie? Że pod jakimś klawiszem jest rozkład jazdy. No niestety tego nie ma tutaj. Planten un Blomen, tak, dokładnie tam byłem. Planten un Blomen, to przy tej wieży jest. I teraz czekajcie, jeszcze raz. Tylko jak wezmę main menu. A nie, czekajcie, można wziąć settings. O, audio. Controls. Adjust your control settings. Languages. No nie ma tutaj nic takiego. No nie mamy nic takiego, panie kolego. Jest tylko ustawienie grafiki. Wiecie co? Tutaj zobaczymy co? Dynamic Resolution. A weźmy to na Enable. No nie mamy tutaj w kontrolach nic. Co 5 minut? Paulus nawet to jeździ? O kurde, nawet nie wiedziałem. No nie wiem, czy to się coś zmieni. Wziąłem jakąś dynamiczną... coś dynamicznego wziąłem. A może tutaj jest jakieś info o tym? O rozkładzie. Nie. Tu są jakieś kamery, można wybierać jakieś kamery. No brakuje tutoriala ewidentnie. Tu jest sterowanie klimatyzacją, nadmuchami. Tak to z tego wynika. No nie wiem. Nie, profesorek, nie, jeszcze update'u żadnego nie widziałem, wiesz? Nie widziałem, dobra, no nic, jedziemy dalej. Jeszcze tego nie rozgryzłem. Roman, Stadtpark, bardzo super miejsce, polecam. To nie, ja byłem w Blumenie, Planten un Blomen, tam byłem. Co, już mamy stacyjkę? No, tak, już mamy stacyjkę. Kolejną. A ciekawe, jaki to... O! RP1 jest. Pod stacją, nawet nie wiedziałem. Wiecie, spróbuję ten rozkład jazdy kliknąć jakoś, ale kurde. Aha, to są jakieś te... Zoomy! Kurde. Okej, czekajcie, co by tu można kliknąć jeszcze? Pod tabulator? Pod tabulatorem? No nie. Dobra, klawiszologia, słuchajcie. Klikam. Sprawdzam, może gdzieś jest jakiś klawisz L, no to light. Tutaj jakiegoś chuda, tak? Pod G mogę chuda zmienić. To jest sterowanie. Teraz klikamy jeszcze coś. Tutaj coś kliknąłem. Aha, wyszedłem z kabiny, okej, to nie. O! Czekaj. Poczekaj. Free camera, hide mouse, album. Take photo. Co my tutaj mamy? Zabawa filtrami. Taki wbudowany tutaj jest filterek. Vivid. Ale daje po oczach. Czekajcie, jak ja to włączyłem teraz? Jakie to... Dobra, default. Close, hide. To jest jakiś free camera. G-album. Ups, lux. Coś tam, to nie, chyba nie działa jeszcze. Pod P to było, ale to jest tylko tak jakby do kamery. Wolnej kamery, można robić pewnie jakieś zdjęcia. Profesorek, niedługo dodaję cargo. O, super, elegancko. No, taki RP1. Nächster Halt, Sternschanze, Übergang zur S21 und S31. No nie mam pojęcia, gdzie jest ten rozkład jazdy. Oprócz tego, że jest to rozpisane tutaj. Salki, te funkcja Photo Mode filtry są zwykłym darmowym asetem do Unreal Engine Marketplace. No okej, okay, dobra, dzięki za info. Tak też myślałem, że to jest jakiś taki wbudowany moduł właśnie do tego całego silnika graficznego. Planetarium jest fajne. No też nie byłem, niestety. Znowu mnóstwo drzew. Teraz już ja nie wiem, czy my nie robimy znowu dużej jednej pętli z powrotem. Tu była stara wieża ciśnie. Paulus, w którym miejscu? Taki domek, tak? Z takim dachem spadzistym. O tym pewnie mówisz. Musiałem ostro przyhamować. Co ciekawe, ci pasażerowie się nie fatygują. No dobra, trudno. Wiecie co? Mogliby zrobić taki, może nie dodatek, tylko jakby taki, takie scenariusze. Ja teraz sobie tak pomyślałem o symulatorze SimRail dla naszych EZ-ów, elektrycznych zespołów trakcyjnych, elfów, może kiedyś, niedługo mam nadzieję, tych kibelków, może kiedyś będą jeszcze impulsy, no zobaczymy, nie? Takie właśnie podmiejskie przejażdżki. Dojazdowe bardziej, o. No tak, profesorek, dzisiaj leje, ale nie gadaj, bo w niedzielę było ładnie. W sobotę i niedzielę było ładnie. W ogóle, kurde, czwartek, piątek, sobota, niedziela była piękna. I co? I znów Eppendorf, czyli co? Już dojechaliśmy, rozumiem. Ja już nawet nie czaję, gdzie my jesteśmy. Stąd zaczynaliśmy, czy nie? Nie wiem, czerwony, nie wiem. Ja powiem ci, chciałbym bardzo szybko, ale spodziewam się dopiero po wydaniu pełnej wersji, oficjalnie pełnej wersji SimRaila. Oj tak, Grandalf, dokładnie. Dobra, tutaj zobaczymy na kamerce 3. Czy już wszyscy? Wszyscy chyba. A tak, profesorek, masz rację. To było piękne zdjęcie. Simulation, ja na tej stacji już wysiądę i przysiądę się do Rafika. Trzymaj się do następnego. A trzymaj się, Simulation. Ja też jeszcze kawałek pojadę i będę też kończył. Bo chciałem się przede wszystkim przekonać, co to jest i jak to wygląda. Dobra, to już chyba wiem, gdzie jestem. Już chyba jestem tutaj na tej stacji, co dzisiaj już tutaj dojechałem. Wcześniej, oczywiście, wcześniej. Ale widzę, że no, cały czas tutaj ci twórcy, tak już sobie to obserwuję, ten symulator od początku, no jeszcze mają co robić, z optymalizacją tego i mam nadzieję, że oni dodadzą troszeczkę więcej jeszcze tej zawartości, chociażby o jedną linię więcej, albo o jakieś ciekawe rzeczy, które trzeba tutaj robić, bo na razie to sobie tak jeżdżę i w zasadzie nie mam żadnego ciśnienia. Mogę sobie jechać wolno, mogę jechać szybko. Nie ma to żadnego znaczenia. No dobra, ja wsiadam na zajezdni. No właśnie nie wiem, gdzie ta zajezdnia jest, o to chodzi, nie? Właśnie o to chodzi, że nie wiem, gdzie jest ta zajezdnia. Danko, a ja jadę do końca i bardzo fajnie, Danko, dziękuję Ci bardzo. S-Bahn może być zapewne. No, nie wiem, wiesz, nie wiem, jakie są plany tutaj twórców tego otóż symulatora. Znaczy, jeździ się fajnie, wygląda też ładnie, optymalizacyjnie mogłoby być lepiej. Jeszcze są pewne bugi, bo i nie, na tym pociągu również nie zawsze oni wsiadają czy wysiadają. Z tym są czasami tu problemy. Nie jest źle, ale nie jest idealnie, powiem tak. A optymalizacyjnie, no, jest dosyć... mogłoby być znacznie lepiej, o tak. 3 na szynach, jeśli chodzi o optymalizację. Natomiast sama jazda, prowadzenie nie jest skomplikowane jakoś. Oczywiście prowadzenie tego tutaj całego komputerka zapewne trzeba będzie to rozgryźć. Natomiast samo prowadzenie już samego składu nie jest wielkim problemem. Tak, kiedyś profesorek Hauspipera się bawiłem, ale to już były czasy jakiś czas temu. Nie, no jest fajnie, jest odzorowany ten Hamburg, nie ma co mówić. Wygląda to dobrze. Aby to tylko jeszcze lepiej działało. Paulus, jedna kolejka S-Bahnu rozdziela się na jednej stacji na 2 pociągi. Jeden jedzie dalej, a drugi na lotnisko. To nawet nie wiedziałem, Ci powiem, że na lotnisko jest jakaś kolejka. Paulus, nie wiedziałem, że tam jest właśnie te metro poprowadzone. Jak byłem, bo ja leciałem samolotem, więc do Polski, więc jak byłem na lotnisku, ja nie widziałem tam żadnej kolejki. Nie wiem, chyba że idzie to pod ziemią gdzieś, to wtedy tak. Profesorek, oj, myślę, że tak. No zobaczymy, poczekamy na Simcola, czy kiedyś wydadzą jakiś symulator, metra w Polsce. No i ewentualnie jakiś symulator autobusowy. No ale to zapewne trzeba poczekać. Na początku fajnie by było, jakbyśmy już mieli coraz więcej kontentu do SimRaila. No komputerek to numer stacji, odjazdu plus godzina. Oj, 13:34. Nie, no czekaj. O, chyba coś nie halo. No jak? A może tutaj coś trzeba pozmieniać, żeby... Oj! Wolę nie klikać nic, słuchajcie. No tak, tylko z... No tak, tylko z Salty, tylko że metro w Warszawie akurat ono nie wychodzi na zewnątrz w ogóle. No tylko na stacji tam postojowej w Kabatach, nie? Wychodzi na zewnątrz, a poza tym nie wychodzi w ogóle, tylko cały czas idzie pod ziemią, więc połączenie tego z koleją byłoby chyba troszkę ciężkie. Kilu, stacja odjazdu to 86. Godzinie 12 odjechałeś, a 60 to numer stacji docelowej. No tak, tylko brakuje mi, czy ja jestem przed czasem, czy o czasie, czy jadę za szybko, czy jadę za wolno, wiesz, o to mi chodzi. Nie bardzo wiem, no. Tego mi brakuje. Tutaj też jest jakaś taka stacja kolejowa, taka bocznica kolejowa. W pewnych miejscach mam wrażenie, że ja już tu byłem, a w pewnych miejscach, że nie, że pierwszy raz to widzę. Być może dlatego, że jechałem po nocy, że ciemno było. To jest bezrozkładowe. No, to jest chyba taki, wiesz co, testowy bardziej, no. Też bym go tak nazwał, bardziej testowy. No zobaczymy, profesorek. To się wszystko rozstrzygnie. Myślę, że już niedługo. Paulus i znów Stadtpark. Mam wrażenie, Paulus, że myśmy tutaj już byli. Że tutaj już moja noga wirtualna postanęła. O, tutaj jak fajnie teraz to wygląda. Kurde, ale jak przyjeżdża ten pociąg, to naprawdę ścina. Naprawdę ścina. I tu chyba byliśmy, co? I tu już chyba byliśmy. Serbia, trzymaj się. Dobrej nocki, hejka wszystkim. Również pozdrawiam cię. Nie no, generalnie się fajnie jedzie, ale optymalizacyjnie dla mnie słabiutko. Na początku myślałem, że jest całkiem nieźle, ale teraz no nie jest tak idealnie. Tutaj w ogóle jakiś mam dziwny semafor, zobaczcie. To nie jest zielone, tylko taka strzałka w dół. Ten. No patrzcie, dalej nie chcą wysiadać. Nie chcą tutaj ludzie wysiadać całkowicie. No i dobra, i zobaczymy. Jakbym pojechał dalej, to co? Stąd możesz jechać na zajezdnię. No ale poczekajcie, pojedziemy sobie dalej, zobaczymy. Co to za... Red Signal, patrz, mam za 100 metrów już mam czerwony. Wow. Chyba na jakiś tor odstawczy jadę, tak mam wrażenie. Aha, okej, dobra, tutaj się muszę zatrzymać. Tutaj jest taki kozioł oporowy na końcu. Jest, patrz, kurde. Your delay, 3 minuty, 4 minuty. Congratulations, you have successfully complete timetable service. O proszę, 48 minut jechałem. A tam było przewidziane chyba na 45, moi drodzy. Jak w mordę strzelił, 2 godzinki minęło, słuchajcie, w tym symulatorze. A jestem ciekawy tylko, czy mi się coś odblokowało. Chyba nie. Wejdę sobie jeszcze do głównego menu. I zobaczymy tylko na sam koniec. Słuchajcie, czy coś się odblokowało. Nie, scenariusze coming soon. Nie ma. Czyli są tylko dwa tryby. Tej time tabeli albo expert mode. Słuchajcie, tylko mówię, to jest jeszcze przedpremierowy pokaz. Ja nie wiem, jak będzie jutro. Być może jutro ten scenariusz dojdzie. Ja jutro to mogę sprawdzić, najwyżej w komentarzu pod tym filmem napiszę, że nie wiem, po premierze tak jest, już dostępne są scenariusze. Może je dodadzą jutro po prostu, nie? A może nie, a może dopiero będą za jakiś czas. Także śledźcie ewentualnie komentarze pod tym filmem i to, co by doszło, to ja tutaj dopiszę. No dobrze, moi drodzy, dzisiaj już kończymy tutaj przejazd, pokaz, rozmowy, różne uwagi na temat tego symulatora Subway Sim Hamburg. No i będę też również śledził, co oni tutaj dodają i jak to dalej po tej premierze już jutrzejszej będzie. Także się dzisiaj już, moi drodzy, żegnamy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Do następnego spotkania. Cześć.